Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie coś innego. Filmik bardziej instruktażowy, coś w stronę początkujących. Jeśli dłużej robicie muchy, możliwe, że któraś z metod jest Wam nieznana albo rzadziej stosowana. Pokażę Wam metody wzmacniania tułowi z na przykład tutaj promieni piór albo po prostu dubbingu, tak? Także tych metod jest powiedzmy kilka, można je łączyć ze sobą. I ostatnio miałem też takie zapytanie, więc może w formie filmiku odpowiemy po kolei, wszystko Wam pokażę, kilka tych metod, więc mam wszystko przygotowane, tak mówię, promienie piór akurat tu mam pawia, jakiś dowolny dubbing, bo dubbingi też można jakoś tak, że tak powiem, wzmacniać, żeby ten tłów muchy był bardziej wytrzymalszy, w szczególności jeśli łowimy pstrągi. No więc zaczynajmy. No więc jak zawsze rozpoczynamy od nici na trzonku. No i najbardziej chyba popularna metoda, czyli robimy przewiązkę ribbing, czy jak tam to nazywacie. Mocujemy drut, lametę, macie jakiś, nie wiem, jedwab, jakąś grubszą nitkę, w zależności co robicie, jaki wzór robicie. Ale tak, bierzemy promienie, akurat w tym wypadku pawia. Świetny materiał, odrywamy końcówkę. Mocujemy, a więc tak przechodzimy nitką do przodu. Większość z Was pewnie wykonuje w ten sposób, czyli nawijamy tłów. Tak, kontrujemy nitką, żeby się nie odwinęło. I robimy przewiązkę. Tylko podstawowa rzecz, robimy ją w przeciwnym kierunku niż nawijaliśmy pawia. Powiedzmy taka podstawowa metoda, ale można ją poprawić. Dobra, tutaj węzeł i dajemy kolejny haczyk. Zrobimy ją troszeczkę inaczej teraz. Też na pawiu. Też zaczynamy od nitki. Zrobimy tą metodę taką. Użyjemy dodatkowo klej. Znowu bierzemy parę promieni. To jest tak, nie dałem teraz drucika, ale damy na przykład szelak lub dajemy super glue na trzonek. Kiedy na przykład materiał jest dosyć cienki, robimy, nie wiem, tłów suchej muchy. Nie zawsze chcemy mieć dodatkową przewiązkę z jakiegoś drucika czy cienkiej żyłki. Dajemy klej, cienkoklej. Jak super glue damy go za dużo, możemy sobie nadmiar na przykład ściągnąć wtedy, czy wyrównać igłą. I to jest tak, jeśli mamy nitkę i nitka jest czarna, jasny tłów będzie, na przykład promienie będą jakiegoś pióra jasne. Po zmoczeniu tam mucha ten tłów zmienia kolor, przyciemni się. Także jak sobie dostosujemy kolor nitki do koloru tłowia, to wtedy możemy zrobić w taki sposób. Robimy na przykład dwa nawoje i przechodzimy nitką do przodu. I znów dwa nawoje, nitka do przodu, dwa nawoje, nitka do przodu, dwa nawoje, nitka do przodu, dwa nawoje. No tu już może trochę za dużo, nie wejdą dwa nawoje. Także tu kończymy, ale to jest tak, tutaj mamy nitkę, czyli nie obciążamy tej muchy dodatkowo, czyli jak robimy suche muchy, ta metoda z odrobinką kleju
i przewiązką z nitki, takim kontrowaniem nitki jest super rzecz. Tylko ten kolor nitki dostosować, tak, żeby ten tłów nam nie ciemniał. Jak mamy na przykład promienie z bażanta, zróbmy to z brązową nitką, też sobie to wzmocnimy, tylko klej i nitką przywiążemy. Fajna, sucha, jest skrzydełko CDC, taka podstawa. Dobra, kolejna metoda, też zrobimy z tym pawiem, także jak już robimy na pawie, to będziemy dalej. Jak mamy dłuższe promienie, możemy też to zrobić z innymi promieniami. I według mnie jest to najmocniejsza metoda. Także ta trzecia metoda jest naprawdę fajna. Jak zwykle mocujemy. Nitką tu zostajemy. Wiadomo, dalej dajemy klej. Robię to tak byle jak, byle szybko, także to. I to jest tak. Bierzemy promienie razem z nitką i skręcamy razem. Nie wiem, czy to dokładnie widać, ale w tym momencie mamy promienie skręcone razem z nitką i tak to nawijamy. Jak widzicie, fajnie to wygląda. Troszeczkę musimy teraz odwinąć, żeby tą nitką skontrować i zakończyć. Także skręcenie razem tych promieni wszystkich z nitką. Super rzecz, robicie red taga, spróbujcie w ten sposób. Także jest ten tłów naprawdę wytrzymalszy, jeszcze ten podkład mamy z kleju. Także ja tak czasami robię. Jak wiem, że w łowisku są pstrągi, które no, tymi drobnymi ząbkami potrafią te muchy szybko niszczyć, później ten promień gdzieś się odwija. Musimy zmienić muchę. Ta metoda jest fajna. Ribbingu tu nie trzeba robić. Można zrobić, jak uważacie, jaki wzór robicie. I z promieniami myślę, że mamy wszystko. Także trzy takie metody wam pokazałem. No a teraz z dubbingiem coś, tak? Dubbing jest wszędzie. Praktycznie we wszystkich muchach, jakie robimy, od streamerów przez oczywiście nimfy, suche też, z dubbingów takich, które nie ciągną wodę. I tu można powiedzieć, jest jedna metoda, która w której można zastosować kilka poprzednich metod, czyli tak wiadomo klej. Wiadomo, możemy jakiś ribbing dodać, jakiś drucik, przewiązkę. Może tak zróbmy. Tak. Ale dubbing zamocujemy całkowicie inaczej, niż to się większość z was robi. Bo tak jest po prostu szybko. Szybko po prostu bierzemy jakiś tam dubbing. Tutaj akurat mamy takiego Harelina. Świetny, genialny kolor. Polecam. Większość z was i ja też tak bardzo często robię, po prostu skręcamy na nitce, nabijamy. No ale tak mówię, tutaj w tym filmie pokazuję jakieś tam metody, żeby te tłowia były bardziej wytrzymalsze. Mamy drucik, wiadomo, możemy posmarować klejem, ale tak, zrobimy coś takiego, że rozdwoimy nitkę. Jeżeli mi się to uda w miarę sprawnie. Rozdwajamy nitkę. Akurat to jest nitka Vivus 6.0, ona jest podwójna. Z płaskimi nićmi jest troszkę inaczej. I pomiędzy te dwie, że tak powiem, cienkie nitki wkładamy dubbing, tak? Później bierzemy nawijarkę, skręcamy. Gdzie? O, jaki mamy fajny tłów. Wiadomo, dajemy klej.
Jeszcze tu mamy dodatkowo ten drucik i nawijamy, tak? Tutaj już nie jest ważne, że musi być przeciwnie od tych promieni, jak były promienie piór. Możemy normalnie nawinąć. Tutaj nie ma problemu. Odkręcamy drucik. No i widzicie, no. Tak zrobiony tłów z dubbingu, naprawdę sporo wytrzyma, jeszcze jest podklejony. Mucha naprawdę, no, prędzej ją pewnie urwiecie niż zniszczycie, przynajmniej ten tłów. I można powiedzieć, ta sama metoda z podwójną nitką, tylko tą podwójną nitkę robi się w pętli tak zwanej. Kto robi muchy dłużej, to wiadomo, zna tą metodę, ale filmik jest bardziej w stronę początkujących. Też dajmy drucik. Czemu by nie? Nie tylko wzmacnia, ale czasami dodaje też tego delikatnego takiego błysku. I tak, robimy pętlę. Bierzemy dubbing twistera. Tak się fajnie później to wszystko kręci. Spinamy je. Zakładamy go na nitkę. Nitka na haczyk, objeżdżamy, przechodzimy pod oczko i tu już mamy, można powiedzieć, widzicie, taką nitkę podwójną. Podobnie jak rozdwajanie nici, tutaj jest to grubsze. Można, że tak powiem, też zrobić tak, że dajemy najpierw pierwszą część dubbingu, później dajemy. Możemy dać troszeczkę innego dubbingu w stronę tego uchwytu i przy nawijaniu będziemy mieli też przejście kolorystyczne przy mokrych muchach. Fajna rzecz. I po prostu skręcamy. Czy mamy dubbing twister tak jak tutaj z takim łożyskiem, czy jakiś tak zwany bączek. To już nieważne. I mamy, widzicie, mocno skręcony. Wcześniej wiadomo, dajemy jakiś tam klej i tak samo jak przy metodzie do rozdwajania nawijamy do przodu. Odcinamy nitkę, tak samo drucik. Będziecie chcieli sobie na przykład wyczesać taki tłów, będziecie robili go na streamerze, tak? Żeby jednak te dłuższe promienie, czy jakieś fleszowe włoski, fajnie to nam błyszczało. To taki dubbing nawinięty w pętli. Jest mocniejszy, można te tłów mocniej wyczesać, tak? Akurat nie ma tu żadnego rzepa, ale może tak dłonią. Można to tak właśnie, fajny się tłów robi takiego streamerka. Tylko musicie mieć odpowiedni dubbing z dłuższymi promieniami. No i mamy wszystko, tak? Zobaczyliście kilka tych metod, jak można tłowie wzmacniać. Dla wielu pewnie żadnego tu odkrycia nie było. A jeśli nie, to mam nadzieję, że coś się wam tutaj przyda. Także pokazałem wszystko. Myślę, że tak, to jest pierwszy filmik z tego typu jakimiś instrukcjami, co jak poprawić, zrobić. Będzie tego więcej, także zapraszam na kanał. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.